Witam wszystkich, z tej strony Filip Konieczny. W dzisiejszym filmie pomówimy sobie o koronawirusie oraz o jego wpływie na polską gospodarkę, a co najważniejsze, o wpływie wirusa na życie Polaków. Na zebranie materiału do tego filmu poświęciłem około 3 tygodnie mojego życia i przedstawię w nim prawdziwe dane, opinie wirusologów, epidemiologów, pulmonologów i zestawię je z oficjalnymi stronami badającymi ilość zgonów na świecie. Uważam niestety, że zostaliśmy bardzo mocno zmanipulowani, a konsekwencje ekonomiczne tego, co dzieje się w tej chwili na świecie, odczuje każdy Polak. Na samym początku jeszcze chciałbym prosić o podejście do tego filmu z czystą głową, gdyż wiem, że media przez ostatnie tygodnie zrobiły swoje, strasząc ludzi dookoła i film ten na początku może wywołać dysonans poznawczy. Jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu świat wyglądał zupełnie inaczej. Biznesy się rozwijały, ludzie chodzili do pracy i nikt nie myślał o kryzysie. Amerykańska gospodarka świętowała najniższy poziom bezrobocia od 50 lat. Giełdy odnotowywały kolejne szczyty, jednocześnie mieliśmy najdłuższą ekspansję ekonomiczną na świecie, która trwała od połowy marca 2009. Jeszcze parę miesięcy temu naśmiewano się z ludzi, którzy wieszczyli nadchodzący kryzys ekonomiczny i pogorszenie sytuacji na świecie. Śmiano się także ze mnie, gdy od dobrych dwóch lat mówiłem ludziom, by się przygotowywali na kryzys i kupowali złoto. O kryzysie i moich przygotowaniach pod niego mówiłem chociażby w tym wywiadzie, który wam gorąco polecam. Prawda jest taka, że kryzysy ekonomiczne przytrafiają się nam średnio co 7-8 lat. Ostatni natomiast miał miejsce 11 lat temu. Wybuch kryzysu był więc tylko kwestią czasu, i tutaj warto zadać sobie pytanie, czy koronawirus spowodował ten kryzys? Czy kryzys wybuchłby i tak, a wirus jest tylko pretekstem, by móc dodrukować ogromne sumy z powietrza i by społeczeństwa po raz kolejny nie miały pretensji do rządzących i banksterów za obecną sytuację ekonomiczną? Nie będę w tym filmie zagłębiać się w jakieś teorie spiskowe mówiące, kto stworzył wirusa, czy w ogóle został on stworzony, bo nie to jest moim celem. Niemniej jednak, wirus ten i obecna sytuacja jest bardzo na rękę pewnym grupom ludzi, a zwłaszcza bankierom, którzy dostali ogromne pieniądze z do druku kosztem obywateli i społeczeństw. Giełda swoje szczyty zanotowała 19 lutego, i od tego czasu świat się zmienił. Fabryki się zamykają, a pracownicy są zwalniani. Logistyka nie działa. Transport w Polsce upada, sytuacja jest tragiczna i branża bije na alarm. Kryzys na przykładzie kontenerów. Stoją pełne, bo ładunki nie są potrzebne. Turystyka także upadła, a dla wielu państw turystyka to ogromny procent PKB. W takich Włoszech, dla przykładu, które i tak już były bardzo mocno zadłużone, turystyka stanowi 10% ich ekonomii. Wraz z branżą turystyczną upadają także restauracje, bary, hotele, sklepy i jak możemy przeczytać na money.pl, zamknięcia, cięcia pensji, zwolnienia, hotele szykują się na najgorsze. W samej Polsce tylko w ostatnim miesiącu, w marcu zamknięto blisko 50 tysięcy firm. Firmy, które upadły to nie wszystko. Ponieważ z powodu obostrzeń, jakie zostały nałożone na przedsiębiorców, nie funkcjonuje już w Polsce w tej chwili co trzecia firma. I jak możemy przeczytać na puls biznesu, koronawirus sparaliżował około 30% firm, a ożywił tylko 3%. A więc w tej chwili w Polsce co trzecia firma nie funkcjonuje. Upadające firmy. Oraz te, które nie funkcjonują, co oznacza, że nie przynoszą przychodów, oznaczają masowe zwolnienia Polaków. I jak możemy przeczytać na wprost, nawet 2 miliony osób może stracić pracę, bezrobocie wzrośnie do 10%. To FM daje nam te same predykcje, natomiast już na Radio Z możemy przeczytać o 3 milionach bezrobotnych Polaków. W Niemczech pracę stracić może nawet 1,5 miliona osób. W Finlandii natomiast bezrobocie rośnie tak szybko, że na zasiłek trzeba będzie poczekać nawet kilka miesięcy. Tutaj, dla porównania, na tym wykresie można zobaczyć, jak rosło bezrobocie w różnych krajach podczas różnych kryzysów, podczas różnych recesji. No i taka ciekawostka, że kraje wracały dopiero do normalnego poziomu zatrudnienia czyli tego sprzed recesji po około 8, nawet 10-12 latach. Więc, jak mam być szczery, to raczej nie spodziewałbym się takiej sytuacji, że za miesiąc, za dwa miesiące wszystko wróci do normy. Te biznesy, które upadły, ponownie się otworzą i zatrudnią ponownie te same osoby, które zostały zwolnione. W Polsce na stronie centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej możemy śledzić, Ile firm się otworzyło, a ile firm upadło dnia poprzedniego? I muszę Wam się przyznać do tego, że z ciekawości od 29 marca każdego dnia wchodzę na tę stronę i patrzę, jak wygląda sytuacja w Polsce. No i niestety mniej więcej każdego dnia zamyka się dwa razy więcej firm niż tych firm się otwiera, także w kwietniu prawdopodobnie upadnie o wiele więcej firm niż upadło w marcu. Także w kwietniu moim zdaniem zostanie zamkniętych o wiele więcej niż 50 tysięcy firm. I tak też na różnych portalach możemy przeczytać. Ruszyła lawina zawieszonych działalności gospodarczych. Ponad 48 tysięcy firm powiedziało stop. Lawina zawieszeń działalności gospodarczej nabiera rozpędu. Ponad 9 tysięcy wniosków jednego dnia. Jeżeli chodzi o samo bezrobocie w Polsce, to zaczęło ono rosnąć jeszcze przed wirusem. I tak możecie zobaczyć artykuł z początku lutego, kiedy jeszcze nie mieliśmy problemów związanych z pandemią. Bezrobocie rośnie trzeci miesiąc rzędu, jest najwyższe od kwietnia. Jeszcze przed wirusem bezrobocie w Polsce wzrosło z nieco ponad 3% do 5,5%, a teraz szacuje się, że wzrośnie od 10% do 15%. A to oznacza, że zakończył się rynek pracownika. W Polsce możemy mieć od 3 do 4 razy więcej bezrobotnych niż rok temu. Jeszcze w tym roku bezrobocie może sięgnąć 10%. Swoją drogą taka ciekawostka dla was, te 9-10% to są predykcje polskiego rządu, które są nad wyraz optymistyczne, ponieważ zakładają, żeby osiągnąć ten poziom 9-10% w Polsce musiałoby być poniżej 1,5 miliona bezrobotnych. Predykcje przepowiednie analizy innych ludzi twierdzą, że w Polsce będzie bezrobotnych 2, nawet 3 miliony. A to oznacza, że bezrobocie w Polsce może nawet dojść do poziomu 20%, a te 15% to jest taka, powiedzmy, średnia. Cieszyć się nie mogą także osoby, które pracy nie stracą, lub których biznesy w jakiś sposób przetrwają, gdyż masowe zwolnienia oznaczają brak pieniędzy w społeczeństwie. A to oznacza po prostu, że mniej Polacy będą kupować znacznie mniej 2-3 razy mniej. A to z kolei oznacza upadek kolejnych firm i kolejne zwolnienia w następnych miesiącach, a nawet i latach. Jeżeli Polska przekroczy poziom krytyczny, to wpadniemy w spiralę upadkową nie do wyjścia. Taką samą, jaka miała miejsce podczas Wielkiej Depresji. Jak już mówimy o Wielkiej Depresji, to wtedy bezrobocie wzrosło z podobnego poziomu, jaki mieliśmy w Polsce jeszcze parę miesięcy temu. Z poziomu 3,2% do aż Około 30%. Teraz, w tym miejscu, jakaś optymistyczna osoba mogłaby powiedzieć, że jest to niemożliwe, by bezrobocie doszło do takiego poziomu ponownie. Otóż obecna sytuacja na świecie jest gorsza niż wojna. Podczas wojen gospodarki w dalszym ciągu funkcjonowały, fabryki dalej pracowały, a ludzie chodzili do pracy. Ewentualnie przekształcano część fabryk na zbrojeniówkę, niemniej jednak ludzie w dalszym ciągu mieli pracę i wszystko funkcjonowało. W dzisiejszych czasach i przy obecnej sytuacji praktycznie cały świat stanął i jeszcze nigdy w historii nie mieliśmy aż tak złej sytuacji ekonomicznej. Obecna sytuacja ekonomiczna jest o wiele gorsza niż ta, która wywołała wielką depresję. By poprzeć Wam to danymi, Statista przewiduje bezrobocie w Stanach Zjednoczonych na poziomie 32%. Ale nie tylko statista tak twierdzi, ponieważ dokładnie te same dane podaje oficjalnie amerykański Fed. Według amerykańskiego Fedu w Stanach Zjednoczonych pracę stracić może nawet 47 milionów obywateli, a bezrobocie może dojść do poziomu 32%. Wykres, który widzicie w tej chwili, przedstawia ilość podań o zasiłek dla bezrobotnych, jakie składają obywatele Stanów Zjednoczonych. No i zaczyna się on w roku 67, mamy rok 70, 73 i tak dalej, i tak dalej. Tutaj w roku 2009 tych podań zostało złożonych więcej, ponieważ mieliśmy kryzys, no a tak wygląda to w tej chwili. Do 28 marca, tylko do 28 marca, podanie o zasiłek dla bezrobotnych złożyło blisko 7 milionów Amerykanów. Co do samych statystyk, to w marcu pracę straciło 7 razy więcej Amerykanów niż początkowo zakładano. W ciągu ostatnich dwóch tygodni. Pracę straciło już 10 milionów Amerykanów. Nad gospodarką Stanów Zjednoczonych zbierają się czarne chmury, jakich nie widziano od wielkiej depresji. To będzie zły rok dla Stanów Zjednoczonych i zły rok dla globalnej gospodarki. Po bezprecedensowym wzroście bezrobotnych w ciągu zaledwie dwóch tygodni o 10 milionów osób finansiści rewidują swoje prognozy i przewidują załamanie, po którym kryzys z roku 2008 będziemy wspominali z uśmiechem. Jeszcze do niedawna połowa amerykańskiej żywności lądowała na śmietniku, była po prostu marnowana. Tymczasem teraz obywatele ustawiają się w gigantycznych kolejkach pod bankiem żywności. Wywołany koronawirusem kryzys w Stanach Zjednoczonych pogłębia się. Coraz więcej osób ma problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Tylko w ciągu jednego dnia Bank Żywności w teksańskim mieście San Antonio rozdał potrzebującym rodzinom 450 ton jedzenia. W samym tylko Teksasie pracę straciło blisko milion osób. I teraz dlaczego mówię wam tak dużo o Stanach Zjednoczonych? Po pierwsze, dlatego że. Jest to największa gospodarka na świecie, i gdy w Stanach Zjednoczonych jest źle, to źle też dzieje się na całym świecie. A po drugie, w wielkiej depresji niestety przekroczono ten punkt krytyczny i nastąpiła spirala upadkowa, o której przed chwilą Wam mówiłem. W wielkim skrócie wygląda to tak, że ekonomicznie bardzo ciężko jest wyjść z takiej sytuacji. Ludzie nie mają pracy, więc nie mają pieniędzy. Skoro nie mają pieniędzy. To ich nie wydają, przez co kolejne biznesy upadają, przez co jeszcze więcej ludzi nie ma pieniędzy i pracy. Dochodzi się do takiego poziomu, w którym już nikt nie otwiera nowych biznesów, bo nie ma na to pieniędzy, a nawet gdyby je miał, to i tak nie opłaca się otwierać biznesów, gdyż nikt nic od takiej osoby nie kupi, ponieważ całe społeczeństwo nie ma pieniędzy. Następuje stagnacja, ogromna bieda, która nazywana jest wielką depresją. Swoją drogą, taka ciekawostka dla Was, Wielką depresję zakończono dopiero drugą wojną światową. Ludzi z ulic, tych bezrobotnych, zgarnięto na pola bitwy, gdzie się powybijali, a resztę zaciągnięto do fabryk, gdzie ruszyła zbrojeniówka. Produkowano oczywiście broń, amunicję i sprzęt potrzebny do walki. Broń Boże, nie chcę mówić, że rządy dogadały się ze sobą i celowo wywołały drugą wojnę światową, co to to nie. Po prostu pokazuję wam fakty historyczne. Na wojnie zginęło ponad 60 milionów ludzi, a po wojnie rządzący się ze sobą dogadali i świat ekonomicznie ruszył do przodu. Co do samego kryzysu i tego, że nadchodzi, istnieje wiele dowodów wskazujących na to, że rządy, rządzący i najwięksi tego świata wiedzieli o tym wcześniej. Warren Buffett, jeden z największych inwestorów na świecie, który jest jednocześnie czwartym najbogatszym człowiekiem na świecie, chwilę przed ostatnim kryzysem, 2008-2009 sprzedał swoje akcje i wyszedł do gotówki po to, by w kryzysie odkupić te same akcje niżej, zarabiając na tym ruchu 10 miliardów dolarów. Zapewne ktoś mógłby pomyśleć, że miał niezłego farta, że aż tak wyczuł rynek. Otóż Warren Buffett był od tamtego czasu w akcjach cały czas aż do listopada ubiegłego roku, gdzie w magiczny sposób ponownie je sprzedał, wychodząc swoim Berkshire Hathaway, którym zarządza do gotówki. W listopadzie ubiegłego roku poinformowało nas nawet o tym CNBC. Powiedzieli nam, że Warren Buffett sprzedał swoje akcje i trzyma teraz 128 miliardów dolarów, czekając na załamanie rynku i na niższe ceny. Miliarder Bill Ackman natomiast nagle postawił na to, że nie będzie dalszych wzrostów na rynku i będzie załamanie tego rynku, przez co zamienił 27 milionów dolarów na 2,6 miliarda dolarów. Banki centralne na całym świecie natomiast na rok przed wybuchem kryzysu masowo zaczęły skupować złoto. Okazało się, że banki centralne robią największe zapasy złota od 50 lat. Czyli od odejścia od parytetu złota, kiedy to pieniądz miał jeszcze pokrycie w złocie. Wtedy też zrozumiałem, że coś jest nie tak, że banki centralne, banksterzy nagle rzucają się na złoto i stwierdziłem, że skoro robią to banki centralne, skoro masowo skupują złoto, to warto by zrobili to też moi widzowie. I nagrałem wtedy dla was filmy o inwestowaniu w złoto. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tych filmów, to na YouTubie nazywają się one Jak inwestować w złoto? Wszystko, co musicie wiedzieć, część pierwsza oraz część druga. Część pierwsza to jest teoria, część druga to praktyka. Były one nagrane 4 lipca 2018. Gdy spojrzycie sobie na wykres przedstawiający cenę złota, to możecie zobaczyć, że od czasu nagrania filmu złoto praktycznie cały czas rośnie. Złoto kosztuje mniej więcej w tej chwili 100% drożej i mimo iż oficjalna cena złota wynosi 7014 złotych, to za fizyczne złoto, za monety lub też sztabki musimy w tej chwili zapłacić w Polsce około 9000 złotych. Złoto jest idealną inwestycją na ciężkie czasy, gdyż pozwala zachować siłę nabywczą pieniądza, a przynajmniej robiło to w każdym kryzysie, odkąd świat odszedł od parytetu złota. Pokazuje to, że banki centralne oraz najwięksi tego świata zabezpieczali się przed tą sytuacją ekonomiczną, którą mamy w tej chwili na świecie, już kilka miesięcy, a nawet kilka lat wcześniej. Ktoś mógłby teraz zadać mi bardzo ważne i zarazem mądre pytanie: To co? Chcesz powiedzieć, że wirusa nie ma? Ludzie nie umierają? Chcesz powiedzieć, że państwa całego świata zmówiły się ze sobą, by nas w jakiś sposób poszukać? Otóż absolutnie nie. Wirus jest, istnieje, zaraża, a nawet zabija. Niemniej jednak. To, co pokazują i to, co mówią mainstreamowe media, jest jednym wielkim kłamstwem oraz manipulacją danymi, by wywołać u ludzi jeszcze większy strach i by ludzie pozwalali rządzącym na zabieranie sobie wolności. Wystraszonym i biednym społeczeństwem łatwiej jest manipulować, a do tego rządy mogą w tej chwili przeforsowywać różne przychylne im prawa, gdyż ludzie są skupieni na wirusie. W psychologii nazywa się to selektywną koncentracją. By wam to pokazać, zróbmy sobie mały eksperyment. Skupcie się teraz uważnie i policzcie proszę ile razy piłkarze w białych koszulkach podali sobie piłkę. Na koniec filmu sprawdzimy czy potraficie uważnie liczyć wszystkie podania. Wiecie już, ile razy piłkarze w białych koszulkach podali sobie piłkę? Tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ ponad połowa z Was nie zauważyła podczas liczenia tych podań przechodzącego na filmie człowieka z pętlą na szyi. Jeżeli go nie widzieliście, to cofnijcie ten film i już nie skupiajcie się tak na piłkarzach w białych koszulkach. Tak działa selektywna koncentracja. Skupiamy się na wirusie, boimy się i nie myślimy już o tym, co robią rządy, czy drukowanie pieniędzy jest słuszne, czy zwiększona podaż pieniądza nie wywoła większej inflacji lub hiperinflacji, czy obostrzenia są słuszne, czy ich konsekwencje nie przyniosą więcej śmierci niż sam wirus. Co do samej inflacji, to w Polsce mamy jedną z najwyższych inflacji na świecie. Inflacja pokazuje, jak spada siła nabywcza pieniądza. Im jest ona wyższa, tym mniej możemy kupować za nasze pieniądze z biegiem czasu. Średnia inflacja na świecie wynosi 3,5%. W Polsce natomiast inflacja wzrosła z 3,5% do 4,5%, a w tej chwili dobijamy do około 5%. Mamy najwyższy wzrost cen w Polsce od 9 lat. Z najnowszego raportu GUS wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2020 w porównaniu z lutym 2019 wzrosły aż o 4,7%, co jest największym wzrostem od listopada 2011 i to było jeszcze dane przed wybuchem pandemii. Tak wysoko w negatywnym rankingu Polska nie była od 30 lat. We wzroście cen w sklepach prześcignęły Polskę ostatnio tylko 3 kraje. Wysoka inflacja. Oznacza zubożenie społeczeństwa. Nasze pieniądze są warte coraz mniej, coraz mniej za nie możemy kupić, a dodatkowo wyższa inflacja niż średnia inflacja świata oznacza, że Polacy stają się biedniejsi względem innych państw, gdyż wartość naszej złotówki spada, co widać zresztą po kursach obcych walut. Dla osób, które nie interesują się ekonomią, by w prosty sposób wyjaśnić spadek siły nabywczej pieniądza, posłużę się płacą minimalną. W tej chwili w Polsce na rękę najmniej możemy zarobić 1920 zł. Jest to najniższa krajowa, ale jeszcze 20 lat temu wynosiła ona 512 zł. I teraz pytanie: Czy to oznacza, że dzisiejszy Polak jest 4 razy bogatszy od Polaka sprzed 20 lat? Otóż nie. My możemy dokładnie kupić tyle samo za dzisiejsze 1900 zł, co Polak 20 lat temu mógł kupić za 512 zł. Żyjemy po prostu na tym samym poziomie, ale złotówka jest 4 razy mniej warta. To oznacza, że gdyby Polak sprzed 20 lat, z roku 2000, odłożył swoją całą miesięczną wypłatę. Najniższą krajową w wysokości 512 zł i trzymał ją pod materacem, pod poduszką. I teraz chciał za te pieniądze przeżyć cały miesiąc, to nie przeżyłby już całego miesiąca, bo aby przeżyć cały miesiąc potrzeba około 2000 zł. To oznacza, że za te 500 zł, które kiedyś starczało na cały miesiąc, dzisiaj możemy przeżyć już mniej więcej tylko tydzień. Im wyższa jest inflacja. Tym szybciej spada wartość złotówki, a wasze oszczędności, mimo tego, że cyferkowo, nominalnie wyglądają na koncie w banku tak samo, są warte coraz mniej, gdyż możecie za te pieniądze kupić coraz mniej towarów. Przejdźmy teraz do samego wirusa. Media podają nam ogromną śmiertelność koronawirusa, pokazują nam, ile osób na świecie już na niego umarło. Takie dane i statystyki mogą wywołać strach. Według danych na koronawirusa umarło już ponad 100 tysięcy ludzi w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Śmiertelność wirusa według mediów wynosi 4 nawet i 5% w zależności od kraju, natomiast średnia śmiertelność całego świata no to jest ponad 6%. Z tego powodu wiele osób się boi, gdyż teoretycznie według statystyk co 20 osoba umiera. Każdego dnia dochodzą nowe zgony. We Włoszech media pokazują nam ogromne ilości trumien. W Nowym Jorku pokazuje się przepełnione szpitale ze zwłokami na korytarzach. Przed szpitalami stawia się specjalne namioty, ponieważ szpitale nie mogą pomieścić już chorych, a nawet i te namioty są przepełnione. Media takie jak chociażby Channel 4, pokazują nam bardzo ciężko chorych pacjentów bliskich śmierci. Dodatkowo, dzielni dziennikarze w specjalnych kombinezonach antywirusowych donoszą nam najświeższe informacje z pola walki. Najgorzej mają osoby starsze, ponieważ według mediów umiera ich aż ponad 14%. Takie informacje, a zwłaszcza tak przedstawione w ten konkretny sposób, mogą wywołać ogromny strach, zwłaszcza wśród osób starszych. W końcu 14% śmiertelności oznacza, że co siódma osoba powyżej 80 roku życia umrze. Takie informacje wpływają bardzo mocno na wyobraźnię. Natomiast, by znać pełen obraz sytuacji, należy im się przyjrzeć bliżej i sprawdzić, czy ktoś czasem nie chce wywołać u nas paniki, i czy czasem nie manipuluje danymi. Teraz. Odsuńmy wszelkie media, telewizję i radio na bok i sprawdźmy, co na ten temat mówią specjaliści, eksperci, czyli wirusolodzy, pulmonolodzy, epidemiolodzy i jak to się ma w kontekście do oficjalnych danych światowych pokazujących choroby i zgony na świecie. Tylko w ten sposób będziemy znali prawdziwy rozmiar tego problemu. Na początek dr Milewski. Dr Milewski, który jest doradcą prezydenta, twierdzi, że kwarantanna jest bez sensu, gdyż 80% ludzi przechodzi wirusa bez Ja przypomnę tylko jeszcze, że przez tą izolację upadają polskie biznesy, a ludzie tracą pracę. Według dr Milewskiego, eksperta, nie izolacja powszechna, a selektywna. Specjalista w rozmowie z portalem Twoje zdrowie podkreśla, że natychmiast trzeba zmienić dotychczasową strategię ochrony przed wirusem na izolację selektywną, skierowaną do osób zagrożonych zakażeniem. W rozmowie dla Radia WNET dr Milewski: Kwarantanna jest błędem to rozmontuje państwo skutki gospodarcze będą dotkliwsze podobnie twierdzi dr Krzysztof Simon. Dla 80% ludzi choroba wywołana koronawirusem przebiega jak przeziębienie. Na zdrowie radioZ możemy przeczytać: Jeśli zachorujesz, najprawdopodobniej przejdziesz to łagodnie. Masz na to aż 80% szans. Nawet WHO podaje informacje o tym, że 80% osób zarażonych wirusem praktycznie przejdzie go bezobjawowo. Pod tym filmem w miejscu na opis znajdziecie link do nagrania z kolejnym wirusologiem, tym razem Wojciechem Gutem, który twierdzi dokładnie to samo. 80% zakażeń jest niegroźna. Organizm najczęściej sam sobie poradzi. Co to oznacza? Ano to, że na 100 zarażonych osób wirusem, 80 osób nie będzie miało praktycznie żadnych objawów. I te osoby dalej mogą chodzić do sklepów, do pracy i zarażać innych. To nie wszystko, bo mam dla Was kolejną ważną informację. Według specjalistów, od zarażenia do pierwszych objawów u tych 20% osób, które te objawy mają, mija 5 dni, z tym, że dzień wcześniej już zaczynają zakażać innych. Natomiast nawet gdyby te 20% osób zrobiło sobie testy 5 dnia, gdy poczują objawy, to wirus nie zostanie wykryty, gdyż jest go po prostu za mało w organizmie. Wirusa wykryć można dopiero 6 dnia, czyli, krótko mówiąc, osoby z objawami, zanim wykryje się u nich wirusa, zarażają przez minimum 3 dni. Czyli na 100 zarażonych osób, 100 zaraża przez 3 dni. A pozostałe 80 osób zaraża dalej przez resztę czasu, chodząc do sklepu i pracy. Nie da się wygrać z wirusem, zamykając ludzi w domach, gdyż jednocześnie mogą oni robić zakupy i chodzić do pracy. I teraz, zapewne po tym wszystkim, co powiedziałem, część osób jest oburzona i twierdzi: No jak to? Ale przynajmniej, zamykając ludzi w domach, ograniczamy rozprzestrzenianie się wirusa. Rozprzestrzenia się on o wiele wolniej. Osoby, które tak pomyślały, mają w 100% rację. Wirus rozprzestrzenia się wolniej. Natomiast spowolnienie zarażalności wynosi mniej niż 1 piąta. Inaczej mówiąc, wirus dzięki temu rozprzestrzenia się około kilkanaście procent wolniej. Dziesiątki tysięcy firm w Polsce się zamyka. Setki tysięcy Polaków traci pracę. Być może 2-3 miliony Polaków będzie bezrobotna. Polakom niedługo nie będzie starczać pieniędzy na codzienne zakupy, nie będą także mieli pieniędzy na to, by spłacać kredyty, tylko dlatego, by wirus rozprzestrzeniał się kilkanaście procent wolniej. Niczego tym faktem się nie naprawia, a same konsekwencje kwarantanny i zamykania ludzi w domach mogą spowodować głód, biedę i jeszcze więcej śmierci niż sam wirus. Zapewne oburzyłem tymi słowami wiele osób. Ktoś mógłby teraz powiedzieć i zresztą bardzo mądrze, że w ten sposób odciąża się szpitale, które są przepełnione. Uspokoję was, do tego tematu jeszcze przejdziemy za chwilę. Zanim porozmawiamy o przepełnionych szpitalach, przejdźmy do najważniejszego punktu, czyli umieralności na wirusa. Media podają nam straszne dane, pokazując procentową umieralność chorych. 14% śmiertelności wśród osób starszych naprawdę robi wrażenie. Na początek warto na to spojrzeć, nawet i przy tych danych, w odwrotny sposób nie nastawiając się na śmierć, a raczej na przeżycie. Media, skupiając się na śmiertelności, wywołują u ludzi ogromny strach. Pokazują nam, że jeżeli jesteś w wieku powyżej 80 lat, masz 14,8% szansy na to, że umrzesz. Jeżeli jesteś w wieku między 70 a 79, to szansa na to, że umrzesz, wynosi aż 8%. Oczywiście, im mniejszy wiek, tym ten procent spada. No i dla przykładu, ludzie w wieku, powiedzmy, między 20 a 49 lat mają 0,32% szansy na to, że umrą. Natomiast jeżeli odwrócimy te statystyki i nie skupimy się na śmierci, a na przeżyciu, no to wyglądają one już zupełnie inaczej. Śmiertelność na poziomie 0,32% oznacza, że mamy 99,7% szansy na to, że przeżyjemy. Osoby w wieku między 50 a 59 lat, które według mediów mają 1,3% na to, że umrą, szansy na to, że umrą, tak naprawdę mają 98,7% szansy na to, że przeżyją. Nawet osoby powyżej 80 roku życia, tak naprawdę mają ponad 85% szansy na to, że przeżyją. Moim zdaniem, gdyby media skupiły się na tym, jaka jest nasza szansa na przeżycie, i pokazywały nam, że jeżeli zarazimy się wirusem, to mamy 99,9% szans na przeżycie, 99,7% szans na przeżycie, nawet 85% szansy na przeżycie, panika byłaby o wiele mniejsza. Ale niestety media lubią siać panikę, ponieważ strach i panika bardzo dobrze się sprzedaje. Te dane wyglądają już mniej strasznie, prawda? Ale to nie wszystko, ponieważ to są dane, które podają nam media. Tymczasem teraz, skoro już wiecie, że 80% osób przechodzi wirusa bezobjawowo, oznacza to, że ta umieralność jest liczona spośród ludzi, którzy mieli objawy i zgłosili się do szpitala. A to już jest ogromną manipulacją danymi, ogromnym przekłamaniem, za które moim zdaniem powinna być kara więzienia, gdyż jest to rozsiewanie paniki. Co to oznacza w praktyce? Ano to, że na 100 osób, które zarazi się wirusem, 80% nie będzie miało praktycznie wcale objawów. Czyli 80 osób może tego nawet nie odczuć. Do szpitala zgłoszą się tylko osoby z objawami, czyli 20 osób, z których w najgorszym przypadku w wieku powyżej 80 lat umrze 12%. To oznacza, że nie umrze 12% ze 100 zarażonych, tylko 12% z 20 osób, które miały objawy, a to nieco ponad dwie osoby. Realna śmiertelność tego wirusa dla osób powyżej 80 roku życia wynosi nie 12%, a nieco ponad 2%, a więc odwracając to, szansa na przeżycie dla osób powyżej 80 roku życia wynosi około 98%. Pozostałe osoby mają 99,9% szansy na to, że przeżyją. Im jesteśmy młodsi, tym szansa na śmierć z powodu wirusa jest mniejsza. Czyli, reasumując, w najgorszym przypadku osoby po 80 roku życia mają około 98% szansy na przeżycie, a pozostałe grupy wiekowe mają około 99%, a nawet ponad 99% szansy na przeżycie i to tylko jeżeli zostaną zainfekowani. Szacuje się natomiast, że nie wszyscy zostaną zainfekowani i ma to być około 60-70% populacji więc szansa na przeżycie tak naprawdę jest jeszcze większa. BBC, CNBC News oraz Independent podają, że mniej więcej 70% populacji może zarazić się wirusem. Znając teraz te informacje, weźmy sobie jeszcze raz pod lupę tych najbardziej zagrożonych, czyli ludzi powyżej 80 roku życia. Na 100 osób powyżej 80 roku życia zachoruje tylko 70 osób 30 osób w ogóle nie zostanie dotkniętych chorobą, a na te 70 osób, które zachoruje, objawy będzie miało 20%, czyli 14 osób, a z tych 14 osób. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę śmiertelność na poziomie 15% dla równego rachunku, umrą około dwie osoby, więc w wieku powyżej 80 roku życia szansa na przeżycie wynosi około 98%. Mało tego, to nie wszystko, ponieważ w 99% przypadków na wirusa umierają osoby, które miały inne choroby tak zwane choroby towarzyszące. A do tych chorób zalicza się choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca, przeblekła choroba układu oddechowego, nadciśnienie oraz rak. Biorąc pod uwagę to, że blisko 1 trzecia populacji świata w ogóle nie zarazi się tym wirusem, a z pozostałych 70% praktycznie 80% osób nie będzie miało objawów, Przeżywalność tego wirusa wynosi 98, 99, nawet ponad 99%, a spośród wszystkich osób, które umarły, 99% cierpiało na te choroby, które wymieniłem, to jeżeli nie jesteście chorzy na jedną z wymienionych chorób, mam nadzieję, że zdajecie sobie teraz sprawę z tego, jak wielka jest wasza procentowo szansa na przeżycie. Albo inaczej mówiąc, jak media, jak mała jest szansa, jak małe jest prawdopodobieństwo na to, że umrzecie. Biorąc pod uwagę wszystkie te informacje, które Wam podałem, jak najbardziej jestem w stanie zrozumieć to, że kwarantannie powinny poddane wszystkie osoby chore na. Choroby sercowo-naczyniowe, cukrzycę, przewlekłe choroby układu oddechowego, nadciśnienie, raka. Na wszelki wypadek mogą też unikać e, wielkich skupisk ludzi, osoby po 65 roku życia, gdyż ta e, umieralność procentowo rośnie od, od tego wieku. Ale czy według Was, mając już te informacje od ekspertów, wirusologów, e, pulmonologów, epidemiologów, czy według Was mądre jest zamykanie całego kraju, niszcząc przy tym ekonomię, gospodarkę oraz polskie firmy? We Włoszech, dla przykładu, wśród zgonów tylko 1,2% nie było obciążone innymi chorobami. W Niemczech natomiast 100% zgonów to były osoby, które miały inne choroby. Czy gdyby te dane zostały przekazane uczciwie, bez manipulacji, nie pokazując tylko tych 20% osób, które mają objawy, to czy społeczeństwa aż tak by panikowały? Czy ludzie pozwalaliby na obostrzenia, nakazy i zakazy, które mają w tej chwili miejsce, które niszczą firmy i miejsca pracy? państwa na całym świecie wykorzystują oczywiście obecną sytuację i wprowadzają dodatkowe prawa, które ograniczają swobody obywatelskie. I dla przykładu Izrael postanowił zacząć używać telefonii komórkowej, by śledzić swoich obywateli. Francja natomiast, by śledzić obywateli, używa dronów, które latają nad miastami i patrzą na to, kto wychodzi z domu. Rosja do śledzenia używa kamer CCTV oraz technologii, która pozwala rozpoznawać twarz. W Polsce powstała aplikacja Kwarantanna Domowa, która miała nie być obowiązkowa miała być tylko dla chętnych osób. Minęło parę dni i ta aplikacja stała się już obowiązkowa. Rządy teraz śledzą obywateli i ich szpiegują, mówiąc jeszcze, że to dla ich dobra ku uciesze zmanipulowanych ludzi. W Polsce także nowe obostrzenia zakaz wyjścia z domu zaostrzony. Dodatkowo wprowadzono zakaz wstępu do lasów. Szczerze mówiąc, nie rozumiem tutaj, dlaczego zostało to wprowadzone. Może ktoś z widzów wytłumaczy mi, dlaczego mamy zakaz wstępu do lasów? Mateusz Morawiecki wprowadzamy kolejne obostrzenia, m.in. w aptekach i sklepach. Przy okazji wprowadzania kolejnych obostrzeń powstają absurdy, jak chociażby ten, który mówi, że obok własnej żony czy też męża musimy iść w odległości dwóch metrów. Maksymalnie 5 osób na ślubach i pogrzebach. O ile jeszcze, powiedzmy, ślub można przełożyć, o tyle, no, pogrzeb już niekoniecznie. I w tym momencie nie rozumiem, jak ma to wyglądać, jeżeli rodzina jest większa niż 5 osób. Wtedy. Rodziny mają losować, kto nie może pójść na pogrzeb bliskiej osoby? Te same osoby, które nakładają na nas nakazy, zakazy, same ich nie przestrzegają. I jak to jest? Nie mogę pójść na pogrzeb bliskiej mi osoby, ale jednocześnie można chodzić na dziesiątą rocznicę wypadków w Smoleńsku, jednocześnie nie trzymając odstępów? Od 15 marca obowiązuje obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających z zagranicy. Niezależnie od tego, czy jesteśmy chorzy, czy też nie, nikt nas nie bada, wszyscy idą do kwarantanny i jest to tragedia dla setek, jak nie tysięcy ludzi. Sam osobiście znam człowieka, któremu w Polsce zmarł ojciec i nie, nie zmarł na wirusa. Ale chłopak ten pojechał do Polski, no i oczywiście pierwsze co to został wrzucony na 14-dniową kwarantannę, przez co nie mógł pójść na pogrzeb bliskiej mu osoby. Rzecznik rządu. Kolejne ograniczenia możliwe przed Wielkanocą. Poczta Polska z nowymi uprawnieniami będzie mogła otwierać koperty i skanować pisma. Jakby tego było mało, minister... Chce dostać dostęp do danych lokalizacyjnych Polaków, by wiedzieć, gdzie każdy Polak się znajduje. Sopot reaguje na nowe obostrzenia wprowadzone przez rząd. W środę zaczniemy grodzić wejścia na plaże i do parków. Polska jest na tyle bogatym krajem, że może sobie pozwolić na to, by nad trójmiastem latał policyjny śmigłowiec i patrolował ulice. Policyjny śmigłowiec Black Hawk trzy razy dziennie będzie patrolował trójmiasto. To efekt obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Jednocześnie polski rząd dał 500 zł podwyżki policjantom, by nas lepiej pałowali. Podwyżki dla mundurowych 500 zł na etat. 500 plus dla mundurowych rząd właśnie przyjął projekt ustawy. Duże podwyżki dla funkcjonariuszy. Po tych podwyżkach policjanci oczywiście od razu wzięli się do pracy i tak możemy przeczytać. Daję ludziom po 500 zeta, połażą jak we Włoszech, a potem. Policjant z prewencji o mandatach. Ja tam walę ludzi po 500 zeta i niech siedzą w domu, połażą jak we Włoszech, a potem będzie podobny płacz. Do Włoch jeszcze przejdziemy. Na stronie rpo.gov możemy przeczytać, że rozporządzenia ministra zdrowia bez podstawy w spec ustawie o COVID-19 jest to łamanie konstytucji. Polski rząd poszedł o krok dalej jak możemy przeczytać na bezprawniku, władza wprowadza nowe zasady w związku z koronawirusem. Wina przestaje mieć znaczenie, kary pieniężne są bezwzględne, znika prawo do sądu. Wracając jeszcze na chwilę do ekspertów, do wirusologów, pulmonologów, epidemiologów, miałem przygotowany dla Was materiał doktora Wodarga. Jest to internista, pulmonolog, czyli specjalista od chorób płuc, specjalista od zdrowia publicznego. Studiował on na John Hopkins University w Stanach Zjednoczonych. Uwaga, epidemiologię. Był lekarzem krajowym. Zasiadał on także w Radzie Europejskiej jako przewodniczący w Komisji do Spraw Zdrowia. Chyba jest to wystarczający autorytet. Niestety jego filmy, gdzie wypowiadał się na nich na temat wirusa, zostały usunięte z internetu. Ale to nie wszystko, bo miałem przygotowane dla Was cztery filmy, które jeżeli byście byli chętni, moglibyście obejrzeć, ale oprócz tego, drugi film oraz trzeci. Też jest usunięty z internetu. Jest to trzech wirusologów, których wypowiedzi są usuwane z internetu. Został tylko jeden film, do którego link znajdziecie pod tym filmem w miejscu na opis. Także niestety nie mogę Wam pokazać opinii wirusologów na temat wirusa, ponieważ w magiczny sposób zostały usunięte z internetu. Co to w ogóle oznacza? Jak ja mam to rozumieć, że wirusolodzy i epidemiolodzy mają mniejsze pojęcie na temat wirusa niż telewizja? No, bo takie pytanie moim zdaniem powinien sobie zadać każdy logicznie myślący człowiek. Dlaczego to, co mówią media, może być puszczane, a to, co mówią wirusolodzy, już nie i jest usuwane z internetu? Ale to nie wszystko. Uwaga! Ministerstwo Zdrowia zakazało konsultantom wypowiadania się na temat epidemii. Kilka dni temu wiceminister zdrowia skierował do krajowych konsultantów z zakresu medycyny pismo w sprawie zakazu wypowiadania się na temat epidemii koronawirusa. W czasie epidemii, pandemii wirusa, eksperci od wirusów mają zakaz wypowiadania się? Czy to jest według Was normalne? Teraz wróćmy do samych zgonów, które spowodował wirus. Jest już ich ponad 100 tysięcy. Gdy ludzie patrzą na te 100 tysięcy zgonów, liczba wydaje się ogromna. Natomiast, by nieco uspokoić sytuację, spójrzmy na nią w kontekście innych chorób. Na gruźlicę co roku umiera około 1,5 miliona ludzi. Są to blisko 3 osoby co minutę. Co 20 sekund ktoś na świecie umiera na gruźlicę. Według oficjalnych danych WHO. Na gruźlicę w roku 2017 umarło milion 600 tysięcy ludzi, w roku 2018 półtora miliona, za rok 2019 dane poznamy w połowie roku 2020. Gruźlica natomiast przestaje wydawać się straszna, gdy porównamy ją do zapalenia płuc. W roku 2016 na zapalenie płuc zmarło ponad 3 miliony ludzi. W roku 2017 ponad 2,5 miliona ludzi. Natomiast w roku 2018 na zapalenie płuc zmarło także około 2,5 miliona osób. Tylko w samym roku 2018 na zapalenie płuc zmarło 800 tysięcy dzieci. Mamy także grypę, która. Przypomina nam naszego koronawirusa, i oficjalne dane mówią, że na grypę co roku średnio umiera od 300 do 500 tysięcy ludzi, ale mieliśmy też lata, w których umierało 650-750 tysięcy osób. Dwa lata temu w Niemczech u naszych sąsiadów była bardzo duża fala grypy, która pochłonęła 25 tysięcy ofiar. Natomiast na oficjalnej stronie WHO mamy napisane, że co roku na grypę umiera do 650 tysięcy ludzi. Daje to około 55 tysięcy zgonów miesięcznie. Ja oczywiście nie chcę tutaj ujmować koronawirusowi. Jego śmiertelność się także rozpędza, więc z kolejnymi miesiącami będzie śmiertelność przyspieszała. Ale jeżeli zestawimy to sobie ze śmiertelnością grypy, a na grypę każdego miesiąca umiera 55 tysięcy ludzi, no to nie wydaje się to już takie straszne jak mówienie o samym wirusie, który zabił ponad 100 tysięcy osób. Weźcie pod uwagę to, że na gruźlicę, grypę oraz zapalenie płuc co roku umiera blisko 5 milionów ludzi. Ja mam tutaj takie dosyć istotne pytanie. Skoro na koronawirusa w ciągu ostatnich 5 miesięcy umarło tyle osób, ile umiera na grypę w ciągu 2 miesięcy, a nasilenia grypy mamy w okresie zimowym oraz wiosennym, to dlaczego co roku nie zamykamy fabryk, firm, restauracji, hoteli? Nie nakazujemy ludziom nosić maseczek, siedzieć w domu, skoro panuje grypa, która zabija 650 tysięcy ludzi rocznie. Co roku grypą zaraża się 45 milionów ludzi, z czego od 100 000 do 650 tysięcy umiera. W samych tylko Stanach Zjednoczonych co roku umiera od 12 000 do 60 tysięcy osób na grypę. Teraz wróćmy do tych przepełnionych szpitali. Prawda jest taka, że niektóre szpitale na świecie są faktycznie przepełnione, ale są one przepełnione tylko dlatego, że wywołano u ludzi panikę. Teraz każdy z bólem gardła, gorączką, kaszlem zgłasza się do szpitala, a w normalnych okolicznościach by po prostu tego nie robił. W normalnych okolicznościach, gdy mamy kaszel, gorączkę, czy też ból gardła, bierzemy jakieś tabletki, siedzimy w domu, ewentualnie leżymy w łóżku, ale w tych okolicznościach, gdzie straszy się nas koronawirusem, śmiertelnością, oczywiście więcej ludzi zgłasza się do szpitala. Ale jak się okazuje, chodząc do szpitali, macie jeszcze większą szansę na to, że się zarazicie. GIS: Niemal co trzeci pacjent zaraził się w szpitalu lub przychodni. Prawie 1 trzecia 30,1% zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce to efekt kontaktu z chorym w szpitalu lub przychodni. Niemal co trzeci Polak z koronawirusem zaraził się w placówce medycznej. Krótko mówiąc, chodząc do lekarza, bo macie katar, kaszel, ból gardła czy też gorączkę, bardzo mocno zwiększacie szanse na to, że zarazicie się wirusem. Teraz wracając do Włoch czy też Hiszpanii, ktoś mógłby powiedzieć, że przecież we Włoszech tyle ludzi umiera na koronawirusa. Widać to przecież w mediach. Otóż podczas tej pandemii zmieniono sposób kodowania zgonów, przez co osoba, która umrze na przykład na zapalenie płuc, a była chora na COVID, może zostać wpisana jako koronawirus, a nie zapalenie płuc. Istnieje więc szansa, że część chorób górnych dróg oddechowych będzie wpisywana pod koronawirus, jeżeli pacjent miał w sobie wirusa. Rokrocznie we Włoszech umiera około 600 tysięcy osób z różnych powodów. W roku 2017 za 49,8% zgonów odpowiadało zapalenie dolnych dróg oddechowych. Uśredniając, 49% z 600 tysięcy zgonów to blisko 300 tysięcy zgonów z powodu zapalenia dolnych dróg oddechowych w ciągu roku. Rozkładając to na miesiące. Wychodzi 22,5 tysiąca zgonów miesięcznie. Pod tym filmem, w miejscu na opis, zostawię Wam także link do tego ciekawego filmu, w którym to Stany Zjednoczone oraz Włochy przyznają się do tego, że osoby, które mają w sobie wirusa, ale umierają na inne choroby, są wpisywane jako COVID-19. Dowiecie się z niego także, że we Włoszech mniej więcej za 12% śmierci odpowiadał COVID-19, a pozostała śmierć, pozostałe procenty to były po prostu inne choroby, ale pacjenci akurat mieli w sobie wirusa. Ktoś mógłby powiedzieć teraz, ale jak to? Przecież widziałem te trumny we Włoszech, które pokazywano w telewizji, oraz trumny w innych szpitalach. Co do Włoch, to był to fake news. I użyto trumien, a dokładnie zdjęcia z 2013 roku, kiedy to zatonął statek z uchodźcami z Afryki. Po prostu jakiś dziennikarz, by nadać dramaturgii, by podnieść emocje, postanowił, że użyje zdjęcia z trumnami, no a że nie miał oryginalnego, no to użył sobie zdjęcia z roku 2013. Także krótko mówiąc, to nie były trumny z kościoła w Bergamo. Oczywiście nie twierdzę, że ludzie we Włoszech nie umierają na wirusa. Chcę Wam natomiast pokazać, że nie do końca wszystko, co pokazują nam media, jest prawdą. Dodatkowo, pokazywanie, że nie ma miejsca na zmarłych i wszędzie są trumny nie ma gdzie chować zmarłych też jest jedną wielką manipulacją, która ma służyć sianiu paniki i nadaniu dramaturgii. Na świecie w tym roku, tylko i wyłącznie w tym roku. Umarło już 15 milionów 931 520 osób. Blisko 16 milionów ludzi umarło już tylko i wyłącznie w tym roku. Jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę to, że w tej chwili na koronawirusa umarło 107 tysięcy ludzi i nawet weźmy te 107 tysięcy, a nam już o braku miejsc mówiono ładnych parę tygodni temu, gdzie na wirusa umarło kilka tysięcy lub kilkanaście tysięcy ludzi, ale nawet weźmy dzisiejsze liczby, 107 tysięcy ludzi. Te 107 tysięcy ludzi, które umarło na koronawirusa stanowi nieco ponad 0,5% wszystkich osób, które umarły w tym roku na świecie. To oznacza, że co 200 zgonów, co 200 trumien, pierwsza jest od osoby, która umarła na koronawirusa. W mediach niestety pokazywane jest to tak, jakby nagle na świecie umierało 3 razy więcej ludzi i nie wiadomo, co mamy teraz robić ze zwłokami. Kolejną ciekawostką są manekiny używane w materiałach. Media pokazują nam ciężko chorych, pacjentów, którzy są bliscy śmierci, a na koniec okazuje się, że są to zwykłe manekiny. Materiał z manekinem wypuścił chociażby Channel 4. Możecie zobaczyć nawet w zgięciu tego manekina sztuczne ręce, łokcie. Zresztą możecie sobie puścić ten materiał. Nazywa się on New York Coronavirus Cases Search. Zresztą link do niego zostawię Wam pod tym filmem w miejscu na opis. Od drugiej minuty i 47 sekund widzicie jak dzielnie lekarz walczy z manekinem, by ten manekin mógł przeżyć. W Anglii natomiast mówiono, że nie można pomieścić zmarłych, dlatego na lotnisku Birmingham powstanie kostnica. Jest to także kompletne kłamstwo. W mediach także pokazują nam pełne szpitale oraz porozkładane namioty, w których nie mieszczą się chorzy pacjenci. Po czym ludzie, którzy mieszkają w tych miastach, wychodzą ze swoich domów i chcą to sprawdzić, jadą pod ten szpital, pod to miejsce i okazuje się, że szpital faktycznie jest pusty, a tych wszystkich chorych, których Pokazywali w mediach nie ma i takich filmów możecie znaleźć wiele na internecie. Ja przygotowałem dla was cztery takie ciekawsze, gdzie, gdzie pokazano faktycznie w mediach szpital. Chwilę później jakaś osoba pojechała i pacjentów nie było. Nie mam pojęcia, czy są to aktorzy, czy nie, ale chociażby jeden z tych czterech filmów, który dla was przygotowałem, w magiczny sposób został usunięty z YouTube'a. Swoją drogą istnieje duża szansa, że mój film też zostanie usunięty z YouTube'a. Dlatego, jeżeli chcecie, to udostępniajcie go swoim znajomym na Facebooku, Messengerach, póki jeszcze jest. Swoją drogą, w Wielkiej Brytanii też jeden z mieszkańców postanowił sprawdzić swój szpital, który chwilę wcześniej widział w telewizji, pojechał nagrać ten szpital. Co się okazało, szpital był pusty, no ale ten człowiek, który nagrał pusty szpital. Trafił do więzienia na 12 tygodni za nagranie pustego szpitala. Kara więzienia za nagrywanie pustych szpitali podczas pandemii. Media także, by nadać dramaturgii, pokazują nam dzielnych dziennikarzy w specjalnych kombinezonach chroniących przed wirusem, a jak się okazuje, potem wychodzą z tego takie kwiatki, że kamerzyści tych kombinezonów już nie mają. Tutaj macie chociażby. Ciekawy przykład. Dzielny dziennikarz w kombinezonie. No i kamerzysta już bez. Takich fejków jest oczywiście więcej. Tutaj chociażby dzielni lekarze, którzy wiozą na noszach manekina. Tutaj wspomniany wcześniej manekin z Channel 4. Tutaj natomiast widzimy pełen pacjentów szpital, który raz znajduje się w Nowym Jorku, a raz we Włoszech. Niestety, media żyją z podsycania atmosfery. Im więcej emocji i strachu, tym więcej ludzi będzie siedzieć przed telewizorem i czekać na informacje, a media przecież z tego żyją. Używa się do tego manekiny, aby nadać dramaturgii. Dziennikarze przebierają się w kombinezony antywirusowe. Używa się zdjęć strumień z 2013 roku, dlatego że wpływają one na naszą wyobraźnię. Mówi się o śmiertelności wirusa, a nie o tym, jaka jest szansa na przeżycie. Dane śmiertelności podaje się na podstawie osób, które miały objawy, przez co wyniki są zawyżone, ale to wszystko działa na wyobraźnię i buduje w ludziach stres i strach. Tak na marginesie stres oraz strach to czynniki, które obniżają naszą odporność, a więc oglądanie telewizji dosłownie może was zabić w tym wypadku. Wiele osób w tej chwili czeka zapewne na magiczną szczepionkę, która zwalczy wirusa. Zapewne wiele osób będzie się ustawiać w kolejce po nią, gdy tylko powstanie. Akcje Johnson Johnson urosły o 8% po tym, jak firma oznajmiła, że rozpoczyna testy szczepionki. W przypadku COVID-19 ogłoszono, że mamy pandemię. Musicie jednak wiedzieć o tym, że WHO w roku 2009 zmieniło pojęcie pandemii i teraz nie musi ona już zabijać dużej ilości ludzi, po prostu musi się światowo rozprzestrzeniać. Wystarczy, że choroba się szybko rozprzestrzenia i już nazywana jest pandemią. Wcale nie musi być groźna, wcale nie musi zabijać, ale słowo pandemia jest już groźne groźnie brzmi. W teorii w tej chwili możemy mieć nawet światową pandemię Kataru. Natomiast warto byście wiedzieli, że gdy jest ogłoszony stan pandemii, to szczepionki robi się w trybie innym niż normalnie, w inny sposób, a dokładniej mówiąc, jest to sytuacja kryzysowa, więc szczepionki nie przechodzą normalnej procedury testowania. Inaczej mówiąc, robi się szczepionkę jak najszybciej. Oczywiście, by ratować ludzi. W teorii może ona leczyć koronawirusa COVID-19, ale powodować kilkanaście lub kilkadziesiąt innych chorób. Co niestety może okazać się już po podaniu jej chorym. No nie oszukujmy się: kto pierwszy zrobi szczepionkę, ten zarobi ogromne pieniądze. WHO Czyli Światowa Organizacja Zdrowia jest w dużej mierze sponsorowana przez prywatne koncerny i firmy farmaceutyczne, i jest to oczywiście oficjalna informacja. Mówi się, że nawet 80% pieniędzy, jakie posiada WHO, pochodzi od prywatnych firm farmaceutycznych, które żyją z produkcji leków oraz m.in. szczepionek, które na przykład nie muszą przechodzić pełnych testów, gdy jest pandemia. A teraz pandemią, dzięki zmianie definicji, może być każda mocno rozprzestrzeniająca się choroba. W taki sposób, gdy 10 lat temu na świecie panowała świńska grypa, stworzono szczepionkę, która miała ją leczyć. Nazywała się ona Pandemrix. W różnych źródłach można przeczytać, że ta szczepionka miała ponad 100 skutków ubocznych. Gdzie nie jest napisane 100 kilkanaście, gdzie nie 147, natomiast na Wikipedii jest wypisane aż 18 skutków ubocznych. Gdy poczytacie sobie o szczepionkach na świńską grypę, o tym, w jaki sposób walczono ze świńską grypą, to dowiecie się, że po takich szczepionkach ludzie umierali, przestawali chodzić, a część też zapadała na narkolepsję. I tutaj chociażby mamy artykuł mówiący o tym, że Szwecja przeprosi ofiary szczepionki przeciwko świńskiej grypie. W innym artykule możemy znaleźć. Szwecja płaci odszkodowania ofiarom szczepionki przeciwko świńskiej grypie. Po zastosowaniu szczepionki Pandemrix przeciwko świńskiej grypie w 2009 roku w Europie uderzająco wiele osób zapadło na narkolepsję. Chorobę powodującą nadmierną senność. Szwecja płaci ofiarom odszkodowania. W tym wypadku Anglia zachowała się bardzo nieładnie, ponieważ powiedziała, że nie będzie wypłacała odszkodowań osobom, które zostały przez te szczepionki pokrzywdzone, natomiast na szczęście przegrali sprawę w sądzie i Anglia także wypłaca odszkodowania. Szczepionkę tą przyjęło niestety ponad 30 milionów osób. Nie chcę tutaj nikogo straszyć ani też odradzać szczepień. Nie jest to moim celem. Po prostu pokazuję Wam, co miało miejsce w przeszłości i jak wygląda sprawa obecnie, byście mieli pełen obraz sytuacji i mogli sobie wszystko sami przemyśleć. Jak już mówimy o szczepieniach, to jakiś czas temu w magiczny sposób powstała specjalna organizacja, która się nazywa ID2020. Nie wiem dlaczego akurat 2020, skoro powstała e, wcześniej, no ale nazywa się ID2020, która ma zamiar zaszczepić cały świat i wystawiać ludziom certyfikaty na szczepienia. Do tej organizacji należy także Bill Gates, który jakiś czas temu otworzył własną firmę, która produkuje szczepionki. Na tym wywiadzie, do którego będziecie mieli link pod tym filmem w miejscu na opis, Bill Gates wyraźnie mówi, że według niego wszyscy powinni być zaszczepieni i dostawać specjalny certyfikat szczepień. Bez tego certyfikatu ludzie nie powinni móc pracować ani podróżować. Czyli Bill Gates, który otworzył sobie firmę produkującą szczepionki, chce teraz mówić ludziom, kto może podróżować, a kto nie, jeżeli nie dostanie jego szczepionki. W Polsce natomiast lekarze z jakiegoś powodu nie chcą się szczepić, mimo iż mają szczepionki za darmo. Lekarze nie korzystają z darmowych szczepień przeciwko grypie. W Gazecie Prawnej także możemy przeczytać, lekarze nie chcą szczepić się przeciw grypie. Sanepid szuka rozwiązania, które pomoże zwiększyć liczbę iniekcji wśród personelu medycznego. Szpital w Białej Podlaskiej postanowił zafundować swoim lekarzom szczepienia przeciw grypie. Z 1400 osób na ich przyjęcie zgodziło się 140. Ciekawe, co to się dzieje, że lekarze nie chcą się szczepić przeciwko grypie? A teraz mam dla Was bardzo ciekawe informacje. Na kilka tygodni przed wybuchem epidemii we Włoszech nastąpiły dywanowe, jest to określenie władz, szczepienia emerytów przeciwko grypie i pneumokokom właśnie w Bergamo oraz Brestii. Mógłby to być zbieg okoliczności, no ale w tym wypadku niestety nie jest. Badanie przeprowadzone wśród amerykańskich weteranów wojskowych podeszłych wiekiem, odnoszące się do sezonu grypowego 2017-2018 2018-2019 wykazało, że szczepienie przeciwko grypie zwiększa ryzyko zakażenia koronawirusem o 36%. Na mirror.co.uk natomiast możemy przeczytać, że osoby, które zaszczepiły się tej zimy przeciwko grypie, powinny siedzieć minimum 12 tygodni w domu, nie wychodzić z domu, ponieważ mają większą szansę na zarażenie się koronawirusem. Izba Lekarska w UK twierdzi, że ludzie szczepieni przeciwko grypie znajdują się w podwyższonej grupie ryzyka. Mam dla Was jeszcze jedną taką ciekawostkę. Sześć tygodni przed wybuchem pandemii koronawirusa miał miejsce tak zwany Event 201 z udziałem Billa Gatesa, tego samego, tego odszczepionek Billa Gatesa, gdzie symulowano wybuch pandemii koronawirusa na świecie. Nie jest to żadna teoria spiskowa, jest to oficjalna e, strona e, właśnie tego Event 201. Miał on miejsce 18 października 2019, na sześć dni przed wybuchem pandemii uczestniczył w nim Bill Gates, uczestniczyły ważne osobistości tego świata, uczestniczyli także członkowie z WHO. Cała ta narada, całe spotkanie zostało także nagrane. Jest ono ogólnie dostępne na YouTube, na oficjalnej stronie tej agencji. Link do niego oczywiście także znajdziecie pod tym filmem w miejscu na opis, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, jak najwyżsi tego świata na 6 dni, na 6 tygodni przed wybuchem pandemii koronawirusa zastanawiają się, co by było, gdyby taka pandemia faktycznie wybuchła, gdzie jeszcze w ogóle nie było wiadomo, o COVID-19. Z takich ciekawostek, jeżeli nie chce Wam się tego oglądać, zastanawiano się tam, w jaki sposób można kontrolować media, kontrolować informacje, blokować ludzi na Facebooku oraz YouTube, którzy będą mówić o wirusie, czyli na przykład mnie, w jaki sposób będą oni walczyć z ludźmi, którzy nie będą chcieli się szczepić, w jaki sposób będzie można monitorować ludzi. Sześć tygodni później wybuchła pandemia koronawirusa COVID-19. YouTube zaczął usuwać filmy. Co to zresztą mówić? Chciałem Wam cztery filmy pokazać, wszystkie cztery są usunięte. Prawdopodobnie ten mój też niedługo będzie usunięty. O tym event 201 także możecie oficjalnie przeczytać sobie na Wikipedii. A więc podsumowując, czy wirus istnieje? Oczywiście, że tak. Czy zabija? Tak. Ale czy jest aż tak niebezpieczny, jak mówią? Zdecydowanie nie, i statystyki śmiertelności są zawyżone. Ludzie jednak są manipulowani przez media. Czy gdyby media powiedziały, że wirus spowodował 0,5% więcej zgonów na świecie niż byłoby ich normalnie, to czy ludzie by aż tak się bali? Czy gdyby media nie pokazywały manekinów na stołach operacyjnych? Czy gdyby dziennikarze nie przebierali się w kostiumy antywirusowe i nie robili szopki przed kamerami, to ludzie by aż tak bardzo panikowali? Gdyby pokazano ludziom prawdziwą śmiertelność, jaką daje wirus, która wynosi nie 14% w przypadku najstarszych, a nieco ponad 2%, gdyby media pokazywały nieśmiertelność, a szansa na przeżycie, która wynosi w najgorszym wypadku 98%, Gdyby nie pokazywano szpitali przepełnionych, które okazują się jednak puste w większości przypadków, a śmiertelność wirusa ktoś porównałby do innych chorób, jak na przykład grypy, zapalenia płuc czy też gruźlicy, to moim zdaniem ludzie mieliby pełen obraz zagrożenia. Należy tu sobie zadać pytanie: skoro na grypę umiera tak dużo ludzi, to dlaczego co roku zimą i wiosną nie są zamykane sklepy, centra handlowe, restauracje, fabryki? Dlaczego nie zabrania się co roku wychodzić do lasu i obowiązkowo nosić maseczek, skoro co roku, rok w rok, na grypę umiera ponad pół miliona ludzi na świecie? To co? Te pół miliona się nie liczy? Jest mniej ważne niż te sto tysięcy, które umarło teraz? Czy może ktoś tu sieje zbyt dużą panikę za pomocą mediów? Moim zdaniem o wiele bardziej niebezpieczne będą konsekwencje kwarantanny i obostrzeń, jakie na kraje nałożyły różne rządy. Chociażby biorąc pod uwagę samobójstwa. Szacuje się, że na świecie z powodu ostatniego kryzysu samobójstwa popełniło ponad 20 tysięcy ludzi. Należy wziąć tutaj pod uwagę, że wtedy bezrobocie było w Stanach Zjednoczonych trzy razy mniejsze niż to, które szacuje się na ten kryzys. A dodatkowo, ostatni kryzys nie dotknął całego świata, bo chociażby Polska na nim jakoś tam super nie ucierpiała. A w tym kryzysie mamy już zamknięte około 50 tysięcy firm i to tylko w marcu. Więc, jeżeli weźmiemy to pod uwagę, to w teorii tylko i wyłącznie samobójstwa z powodu tego kryzysu może popełnić setki tysięcy ludzi na świecie. Według amerykańskich badań, każdy wzrost bezrobocia o 1%. Odpowiada wzrostowi samobójstw o 1,3%, a spodziewają się w Stanach Zjednoczonych wzrostu bezrobocia o około 27-30%. Do Dodajmy do tego biedę, depresję, rozwody, nałogi takie jak alkohol czy narkotyki. Krach ekonomiczny, spowodowany zakazami i zamknięciem firm, może być gorszy niż sam wirus. Nawet ostatnio prezydent Trump doszedł do tego samego wniosku i stwierdził, że należy otworzyć Stany Zjednoczone, gdyż lockdown będzie gorszy niż sam wirus. W tej chwili Austria także chce się natychmiast otworzyć, Czechy łagodzą obostrzenia, Dania cofa obostrzenia, Szwecja w sumie nic nie zrobiła podczas tej pandemii, Norwegia będzie otwierać się po świętach. Kraje się otwierają i wracają do normalności. Zapewne część zrozumiała też, że problem mógł być nad wyraz rozdmuchany przez media. Obecny czas jest bardzo ważny, gdyż od niego zależy, czy wyjdziemy z kryzysu słabsi, czy silniejsi od innych państw. Jeżeli prześpimy ten okres w czasie, gdy inne kraje zaczną znowu funkcjonować, to ekonomicznie dostaniemy bardzo mocno potyłku i długo Polska będzie wychodzić z biedy, a zwłaszcza jej obywatele. Z tym zamykaniem państw nastąpiła, moim zdaniem, taka trochę, powiedzmy, reakcja łańcuchowa. Państwa się zamykały, więc kolejne się zamykały, skoro sąsiedzi się zamykają. I chociażby wiele rządów wprowadziło obostrzenia, bo wręcz społeczeństwa się tego domagały, społeczeństwa tego od nich wymagały. No i tak było chociażby w UK, w Wielkiej Brytanii. Panika była tak duża, że rząd ugiął się pod naciskiem społeczeństwa. Rząd Wielkiej Brytanii w ogóle nie chciał się zamykać, no ale panika, oczywiście, którą wywołały media manipulujące danymi o śmiertelności, zrobiła swoje. Były też kraje, które wprowadzały obostrzenia, by nie wypaść gorzej, by pokazać obywatelom, że też coś robią. Są też takie kraje, które chcą na tym coś ugrać, skorzystać z okazji i przeforsować prawa, póki ludzie są skupieni na wirusie. Były też zapewne i takie rządy, które wprowadzały obostrzenia na wszelki wypadek. Koniec końców efekt jest taki, że cały świat stanął, a ludzie masowo tracą pracę. Według danych, w Stanach Zjednoczonych od wypłaty do wypłaty żyje 78% pracowników. W Polsce natomiast oszczędności posiada 49% Polaków, czyli 51% Polaków, ponad połowa Polaków nie posiada w ogóle żadnych oszczędności. Jeżeli chodzi o firmy, o biznesy, to posiadają one średnio wystarczającą ilość pieniędzy, by przetrwać miesiąc do maksymalnie 3 miesięcy, ale to się raczej rzadko zdarza. Co to oznacza? Mniej więcej pod koniec kwietnia upadnie w Polsce o wiele więcej firm niż w marcu, a jeżeli kwarantanna przedłuży się na maj, to nawet nie chcę myśleć o tym, co będzie. W tej chwili w Polsce już nie pracuje z powodu braku pracy lub kwarantanny ponad 4 miliony ludzi. W samych tylko centrach handlowych, które są zamknięte, pracuje w Polsce 2 miliony osób. Polski rząd natomiast wpadł na kolejny pomysł. No, i chce nakładać kolejne podatki na ludzi oraz firmy, które jeszcze jakoś funkcjonują. Morawiecki proponuje nowe podatki, środki na walkę z koronawirusem. Mateusz Morawiecki wskazał nowe źródła finansowania walki z koronawirusem to kolejne podatki, których wprowadzenia polski premier domaga się na poziomie całej Unii Europejskiej. Czyli, jeżeli w jakiś sposób nie stracisz pracy lub twoja firma nie upadnie, to dowalą ci kolejne podatki, by wspomóc tych, którzy stracili dochody na skutek obostrzeń, jakie właśnie ten sam rząd nałożył na obywateli. Dlatego ważne jest, by rządy podejmowały racjonalne decyzje, nie ulegały panice i by obywatele też nie pozwalali na wszystkie głupie zakazy, tylko dlatego, że zobaczyli manekiny w telewizji. Wbrew pozorom z powodu paniki, jaką wywołały media, możemy cierpieć ekonomicznie bardziej niż z powodu samego wirusa. I to by było na tyle. Jeżeli interesujesz się sytuacją ekonomiczną w Polsce, to mam dla Ciebie jeszcze jeden film pokazujący w jakim stanie jest nasz system ZUS, z którego dowiesz się, dlaczego najprawdopodobniej nie dostaniesz emerytury. A jeżeli jesteś nowy na moim kanale, to kliknij przycisk subskrybuj, by być na bieżąco z nowymi filmami. No i oczywiście udostępnij ten film swoim znajomym na swoim fanpage'u na swoim wolu na facebooku, wyślij go w messengerze, póki jeszcze jest dostępny na YouTubie, ponieważ prawdopodobnie niedługo zostanie usunięty. Dzięki za wysłuchanie, cześć!